Po nagraniu Ducha mówiłem wszystkim moim znajomym i bliskim, że to tylko taka konwencja twórcza i żeby nie przejmowali się tym tekstem, bo u mnie wszystko okej. Te dwa numery dzieli 4 miesiące. Były one dla mnie wewnętrznym piekłem, które dusiłem w sobie do momentu, aż coś we mnie pękło. Marmur nagrałem tydzień po swojej pierwszej wizycie u psychiatry, na której dowiedziałem się, że mam zaburzenia lękowe i że jak chcę normalnie funkcjonować, powinienem pójść na terapię, stosując przy tym leki antydepresyjne. Zawsze bagatelizowałem temat zdrowia psychicznego, tłumacząc sobie, że ze wszystkim jestem w stanie sobie poradzić i co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Ale doprowadziło mnie to do miejsca, w którym świat stał się czarno-biały i zamiast cieszyć się życiem, strach przejął kontrolę nad nim. Jeżeli jeszcze tego słuchasz, to chciałbym ci podziękować za to, że jesteś. I pamiętaj, że jestem z tobą w tych dobrych i złych momentach. Góry.